Pamiętacie ten tunel foliowy, od którego zaczął się cały pomysł na serię Miastowa na końcu wsi? Oto i on. Miałam okazję go odwiedzić. Także zobaczmy, jak to tak naprawdę jest. No, kilka ładnych miesięcy później. Zobaczmy, czy moje założenia uzyskania gleby bez kopania przyniosły jakieś efekty. Z przyczyn różnych nie udało mi się tak naprawdę uprawiać niczego w tym tunelu. Także stoi on taki, jakim go zostawiłam. Postaram się odnaleźć jakieś zdjęcie, które zobrazuje stan sprzed zimy. No teraz mamy lipiec, czyli już mamy no grube pół roku później. Pamiętajmy, że tu były kartony i było rzucane tutaj właśnie rzeczy no takie do przekompostowania, tak? Bioodpady, jak to się mówi. Nie będę grzebać jakoś tam mega głęboko, ale widzę tutaj jednak chwasty, które przebijają się dość mocno w tym tunelu. I teraz pytanie, w którym momencie ten karton, ta ściółka no nie wytrzymała i zaczęła puszczać właśnie chwasty do wzrostu. No trudno, jak to się mówi, gdybać. Jedziemy sobie do środka, bo tutaj już mi się ukazuje, no jest jakiś karton, tak? Coś tutaj zostało nieprzetrawione. Kto wie, może tutaj zaczęły być przerosty właśnie w tych miejscach, gdzie on nie był dobrze poukładany na zakładkę, bo karton jako taki no jest widoczny, można go sobie znaleźć, odnaleźć, tak jest. Na pewno chwastów jest mniej niż, dla porównania pokażę tutaj to, co się dzieje za tunelem. Czyli widzicie, tutaj mamy normalnie łąkę, tak? A tutaj mamy ściółkowanie kartonem. Jeszcze raz. Łąka za tunelem i ściółkowanie kartonem. Także wydaje mi się, że no na pewno jest lepiej. Na pewno to przynosi jakieś efekty zamierzone mniej lub bardziej. Ale no trzeba by było to jakoś dopracować, dopieścić, dopilnować, no i przede wszystkim uprawiać, tak? Bo no bez uprawiania, jak to ma tak sobie leżeć samo odłogiem, no to wiadomo, że będzie wyglądało jak wygląda. Ale słuchajcie, jest dobrze, bo widzę tutaj pomidory dzikie. Patrzcie. A? Są pomidory. Ja ich tutaj nie wysiewałam. Wnioskuję więc, że same się tu wysiały. Pytanie, czy dadzą jakieś owoce? To by było mega. Gdyby się zawiązały owoce, gdyby coś stąd po prostu się jeszcze udało pozyskać. No nawet tu jest jakiś pomidor. Bardzo ciekawe zjawisko. No okej. Także reasumując, wydaje mi się, że idea ściółkowania kartonu
kartonem jest dobrą ideą, bo dostarcza on materii organicznej, zapobiega albo utrudnia chwastom życie, jednocześnie jest w miarę naturalnym surowcem, także tak jak powiedziałam, na pewno nie możemy oczekiwać tutaj stuprocentowej skuteczności w zapobieganiu zachwaszczeniu, ale jakaś tam skuteczność jest, jakieś tam pomoce nam ogrodnikom są dostarczane przez karton, także następnym razem na pewno skorzystam z tej metody, ja oczywiście. Tylko trzeba, to co powiedziałam, dopieścić ją, no i zadbać o tą przestrzeń, a nie tak zostawić samemu sobie. Ale pamiętajcie, ja to robiłam dobre pół roku temu i dobre pół roku nikt się tym miejscem, nikt o to miejsce nie dbał. Tylko było ono traktowane trochę jako taki wielkopowierzchniowy kompostownik. Potencjał jest. No i tyle, jeśli chodzi o tunel foliowy, bez folii, bez uprawy. Za to dziewanna. To tutaj rośnie galancie. Znacie takie słowo, że coś jest galante? Ja się takiego słowa nauczyłam tutaj, w województwie łódzkim. Wcześniej takiego nie znałam. Galante. Kolejny tydzień później. Groszek. Wychodzi już cebulka dymka. Tutaj mamy jakieś zdziczałe pomidorki. Nie mam pojęcia skąd się wzięły, ale są. Tutaj dostałam wczoraj pietruszkę, która jest w fazie aklimatyzacji. Rabarbarki i cukinie. Tak to się ma. A tutaj pomidorki. Pojawiają się pierwsze kwiaty. Ale też są liczne wilki, na przykład w tym pomidorze, tym środkowym, największym, które zaraz po prostu będę usuwać. Wzrost pomidorków jest niestety nierównomierny. Selery. Pomidorki już urosły bardzo duże? Tak, już bardzo duże urosły pomidorki, widzisz? Też troszkę dałeś wody. Troszkę dałeś wody im? No pewnie. Nie, deszcz. A deszcz im troszkę dał wody, tak. Tak jak ty. No i tu chciałabym. Takie duże będą jak ty. Chciałabym, żeby ten groszek rosnął. Patetyczki. Ale to chyba sobie sam jakoś poradzi, nie? Gdzie będzie huśtać na huśtawki? Raz, dwa, trzy. Start. No dobra, popracowałam troszeczkę tutaj nad tymi pomidorkami i zobaczyłam coś, czego nie rozumiem. Może wy to zrozumiecie i mi coś tutaj podpowiecie.
Mamy sobie pomidorka, tak? Jest on wyściółkowany słomą. Jak tak zerknęłam do środka, to zobaczcie, widzicie to coś? Nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem, czy to są jakieś jajka, czy to są jakieś grzyby. No to się nie rusza w żaden sposób. Jajka. Nie wiem, czy to są jajka, synku. Właśnie o to chodzi, że się pytam moich widzów. Może wiecie, co to jest. Bo nie jest to tylko w jednym miejscu, tylko tak naprawdę pod każdym pomidorkiem to jest taka kubka. I się zastanawiam po prostu nad tym, czy... Synu, poczekaj chwilkę. Także one są praktycznie pod każdym pomidorem, pod każdym krzaczkiem. I nie wiem, czy ja mam się szykować na jakąś inwazję obcych, którzy zeżrą mi cały mój pomidorowy las. Czy jak to się mówi, cieszyć się, bo mam jakichś sprzymierzeńców. Jeśli macie jakiś pomysł na tę sytuację, to bardzo Was proszę o danie mi znać, tak żebym mogła po prostu odpowiednio szybko zareagować. No. I tyle. I niech sobie kwitną. I zawiązują pyszne owoce.